Campus. Audycja Lekko w Radio Campus. Nie wiem, czy wam też śni się, że latacie. Mi się takie latanie bardzo często śniło. Tak teraz sobie przypomniałam, słuchając tego nowego singla zespołu Król Słońce pod wodzą Eryka Sarniaka, że
czasem mi się śniło, mam takie dwa powracające sny. Jeden to jest, jak jadę na białym koniu, a na co dzień nie umiem jakoś specjalnie konno jeździć, a drugi, że latam i że do tego latania wystarczy tak bardzo mocno energetycznie ruszać rękoma i że to jest bardzo proste. I tak sobie o tym teraz przypomniałam. Fajnie jest się tak rozmarzyć, kiedy pada deszcz i jest bardzo niefajnie na zewnątrz i to kiedyś w końcu się skończy, myślę. Miała powrócić ta zima, wygląda tak jak wygląda, ale nie narzekajmy. Wracając do zespołu Król Słońcem, trzeba być chyba na ich koncercie, żeby mieć takie skojarzenie. Ja na takim koncercie byłam, zdaje się, w klubie Chmury, a propos dzisiejszej pogody. I tak mi się skojarzyli z polskim Metronomii. I myślę, że to jest dobre skojarzenie i dobry trop. Ich nowy singiel nosi tytuł Sen. A teraz idzie w ogóle dużo i gęsto, jeśli chodzi o premiery, jeśli chodzi też o polskie wydawnictwa, ale teraz na chwileczkę za granicę się przeniesiemy do Wielkiej Brytanii, bo oto zespół Gorillaz raczy nas nowym singlem. No i już w lutym ukaże się nowy album zatytułowany Cracker Island. A posłuchajmy utworu zatytułowanego Silent Running, któremu towarzyszy jakiś nieziemski teledysk, ale wiem, bo wtedy, kiedy się tym zainteresowałam, jeszcze nie był dostępny, więc dziś można już sobie sprawdzić, jak on wygląda. Gorillaz.
przez te opowieści o snach. W ogóle zapomniałam się dzisiaj przedstawić. Ja jestem Kasia Nowicka-Nowika i to jest audycja Lekko. Zostańcie ze mną do samego końca i tutaj już powolutku rozkręca się Bonobo. Bonobo, który nagrał utwór wspólnie z kanadyjskim muzykiem, którego bardzo lubię, Jacques Greenem. Bonobo i Jacques Green, to się musi po prostu udać i to jest ich kolaboracja związana też ze wspólnie odbytą trasą koncertową. A w ogóle Bonobo dostał dwie nominacje do Grammy za album Fragments, który ukazał się dokładnie rok temu. Posłuchajmy, jak brzmi ta ich współpraca. Bonobo, Jacques Green i Fold. A wypiszcie, bo już tutaj bardzo miłe komentarze się pojawiają i dyskusja na temat dzisiejszych premier Sarsy i Rosalii. facebook.com/radiocampus, oczywiście tam jest zapowiedź dzisiejszej audycji. Piszcie.
Nowika. No, to jest z kolei też podobnie jak Bonobo, brytyjska producentka, ale również wokalistka Elka przez 2K, Emma Kirby, tak się nazywa, i zasłynęła ostatnio tym, że wygrała Essential Mix of the Year w roku 2021. To dosyć prestiżowa nagroda przyznawana przez BBC One. I to był jej najnowszy utwór, to za nami, a teraz właśnie zrobimy takie starcie, no wiadomo, tak chciałam was po prostu zaktywować troszeczkę do tego, żebyście się odzywali, oczywiście SMS-owo też możecie 886-971-971, ale piszcie też na Facebooku w komentarzach pod zapowiedzią dzisiejszej audycji Lekko, bo no, pojawiły się dwa single, Rosalie i Sarsy.
są zupełnie inne, ale pomyślałam sobie, że zrobimy taki mały pojedynek i kto go wygra, a ja wam potem powiem, albo nie, bo ja sama się nie mogę zdecydować, kto wygrywa. Może to jest trochę głupie, bo w sumie te utwory są zupełnie inne, Rosalie jest stonowana dosyć, chociaż podobno ta piosenka powstała jakby w wyniku poczucia takiej napływającej jakiegoś zdenerwowania i agresji, trzeba było to wyładować i podobnie czuła producentka Chloe Martini, z którą współpracuje Rosalie i wspólnie nagrały ten utwór. Co ja jeszcze o tym przeczytałam, co zapomniałam, nieważne, ten utwór nazywa się Iluzja. Warto też sprawdzić, w ogóle warto sprawdzić oba te teledyski, bo uważam, że są naprawdę dobre i bardzo pasujące do klimatu muzycznego tych utworów. To może w jednym zestawieniu już bez przerywania po prostu posłuchajmy Rosalie Iluzja i Sarsa Gościnie Zdechły Osa i Balet. A co? Wracam tu, nie usłyszę, nie. Jestem milczą, oczy krzyczą. Wbijam się w ciebie tak, że nawet mięśnie masz podrapane. Wracasz tu, nie usłyszysz, nie. Jestem milczą, oczy płoną. Pytasz co jest, odpowiadam, że nie chcesz wiedzieć. Gdy z dnia na dzień zatęsknisz sam. Słuchasz audycji Lekko w Radio Campus. Powoli kończy się u kogoś bar, u mnie tarare.
się zaczyna. Tanie czy drogie wina tyle samo mnie trzyma. I później tak samo nie mogę znieść jej. Tak samo ta presja niemal zabije mnie. Tak samo wyje samotność na szczycie. Tak samo w budzie psie. Dawaj oba wina, w budzie już zasypiam. W kajdanach płonie komisariat. Oby nie wzięli do kibla jak Igora wtedy, bo nie będę tańczył. A bal znów zaczynam, nie kończę, aż wdycham, przeginam. Dawaj wolnego, to zmniejszysz mi tętno. I może dwa wina do tego na finał. A potem z butelki zrobię tulipan i kończę ten bal. No, powiem wam, naprawdę, tak o tej porze to bardzo dobrze działa, a myślę, że ten utwór odtworzony w piątek rano, kiedy zaczyna się weekend, no to już w ogóle idealnie. Tutaj, jeśli chodzi o wasze opinie, ja jeszcze się w to wczytam, natomiast co my tutaj mamy? Mam tak, Ania Magda napisała, że zdecydowanie Sarsa i Osa, a z kolei ktoś zapytał, czy utwór Rosalie według mnie nie jest podobny do twórczości Michaela Jacksona. No to jest takie proste trochę skojarzenie na pewno kogoś, kto z twórczością Rosalie nie jest tak bardzo zaznajomiony, bo jest to artystka jedyna w swoim rodzaju i naprawdę nie jest zbyt dużo ich na naszym rynku, które właśnie odwołują się do takiego klasycznego R&B, do soulu, ale ona robi to naprawdę w bardzo wdzięczny i bardzo taki przede wszystkim szczery sposób i ja to lubię, ale rzeczywiście może to czasami brzmieć dla niektórych tak za słodko po prostu w tym polskim wydaniu, więc czekam jeszcze na wasze opinie, które jeszcze przytoczę, bo tutaj jakoś mi się to wszystko tak nie czyta, jak ja bym chciała, muszę tu jakiś techniczny mały problem rozwiązać. No ale jeśli chodzi o Sarsę, powiem wam, że naprawdę tutaj szacunek, bo po pierwsze ten jej powrót, ta płyta, która była wydana w ubiegłym roku, Runo Stany, to już duża zmiana z dziewczyny, którą kojarzymy z nagród, dobra, innego radia komercyjnego, z rogami na głowie. I wyjącą, no, w jakiś taki dziwny sposób. No, troszkę tego już jest mniej. W ogóle w tym nowym teledysku z kolei ona naprawdę wygląda świetnie. Nie mogę oderwać wzroku od tej Sarsy. No i do tego ten Zdechły Osa, no, który wiadomo, no, już tutaj na końcu tego utworu od razu wydaje się, że jesteśmy na jego koncercie, gdzie zawsze jest jakieś pogowanie i jakieś takie sytuacje się dzieją.
Więc fajnie, fajnie, że ona się otwiera, bo dużo o takim wnętrzu swoim opowiada, również w takim poprzedzającym utworze, teraz nie pamiętam, jak on się nazywał, więc jestem za, ale jeszcze sobie poczytam i odpowiem też na wasze komentarze. A teraz, no i widzisz, Karol, nie ustaliliśmy, co to teraz ma być. Możesz jeszcze zmienić. Zostajemy w takim lekko, bo jeśli chodzi o ten utwór w ogóle, utwór Balet, bo chyba nie przytoczyłam tytułu, to ja go tak odbieram, że no nie wiem, będąc pod jakąś presją, potrzebujemy gdzieś odlecieć w jakieś zapomnienie. A tu z kolei mamy powrót, też powrót Afrokolektywu po długim czasie. Myślę, że sporo na ten temat już na antenie Radia Campus zostało powiedziane. Posłuchajmy więc najnowszego singla Polonez dla początkujących. No i tu też warto wsłuchać się w warstwę liryczną odnoszącą się do, no, dla niektórych z was zamierzchłych czasów albo takich czasów, których nie znacie, ale to wszystko czasami w jeszcze bardziej szkaradnej formule powraca, więc strzeżmy się. Afrokolektyw. Proszę państwa, ustawmy się. Nasz wesoły kolowód przetańczy teraz przez 80sy, 90sy i wróci w 20sy, nie opuszczając tej sali. Idziemy i liczymy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz! Urodziłem się w PRL-u, gdzie budowano 30 milionom, a 16 lat w robotniczym hotelu. Gniłem z ciechnącą z sufitu wodą. Cały kraj był wspólny, więc ojciec z kumplami bez pytań brali. Przecież wszyscy tak robią, to kur, kto nie bierze, jest podejrzany. W szkole ciągle o drugiej wojnie, a w RFN-ie na widok polskiej biedy dawali mi Niemcy jedzenie, jakbyśmy to my ją przegrali wtedy. Piętnowano nadmierną uciechę, kazano ziarnko do ziarnka zawsze, a sąsiedzi wiecznie na krechę, lecz magnetowid mieli popatrzeć. Rozsławiano imię na igrzyskach, więc starałem się nabierać siły. Było żelazo, nie było boiska, bo zamiast blanek stawiano kominy. Łódko pozwól żyć nadawano, a nam pozwalano wziąć łyka. I już wiedzieliśmy, ta noc sprawia, że ból braku nadziei znika. Mówiono, wszyscy ludzie braćmi, a w mięsnym bito się o pięć ziemi. Mówiono, znak pokoju przekażmy, a nazajutrz szukano jeleni. Ponoć stanowiliśmy potęgę, a czasy były wciąż trudne. Wtedy się stałem sceptyczny, zapewne i raczej sceptyczny już umrę. Trzy. Nie nawiodę się na papieża, propagandzie nie dowierza. Nie nabiorę się na flagę, marsz, marsz nie miała wcale. To też generał i ekspert, i ksiądz, i speaker, niech jadą mi w faję. To infantylne, śmieszne. Co z tego, skoro się znów przydaje? Padło państwo z plasta i śliny. Nowe Wolno pisało historię. Inwestbanki się pojawiły, a nam nie starczało już na komorne. Namawiano, nie liczmy zza szyby, nadawiajmy zaległe sprawy. I przedsiębiorcy rośli we wpływy, nasze podwórko rosło w odpady. Uczciwszy tworzono porządek, lecz największy szacun na dzielni mieli synowie trzymających sztamę posłów, po sobie przemytnik i celnik. Najważniejsza gazeta w mieście przyznała tytuł Bizneswoman Grudnia. Nasze matki się starzały wcześnie w sklepach, suszarniach i kuchniach. Tradycyjnie chlebem i solą należało witać tych, co przyszli, lecz Rumunowi tak byli pod szkołą, że starzy skreślili go z listy. Świat się zmniejsza, mówił socjolog. Świat się zmienia, trzeba być gotowym. Mnie tymczasem kleić uczono stosłupa, model żebetkowy. Chcesz mieć sukces? Musisz pracować. Podjąłem mężnie próbę w kieracie. Sprzątnęliśmy fabrykę i nas kadrowa zrobiła przy wypłacie. Podobno więc tygrys znad Wisły, a czasy znów były nielekkie. Chyba wtedy się stałem sceptyczny i raczej sceptyczny już zdechnę. Nie nabiorę się na papież, promocji nie dowierzę. Nie nabiorę się na flagę, wątpiłem zawsze w reklamę. To też polityk i biznesmen i dyrektor, mistrz, gwiazda, niech jadą mi fajnie. To brzmi banalnie i śmiesznie. Co z tego, skoro się nadal przydaje? Nieufność. Tutaj to cecha niezbędna do życia. Każe przejrzeć na oczy, legitymuje się nią tak żebrak jak cesarz. Jest się smutno. Mam twarz w Polsce dzisiaj, nic nowego, zero zaskoczeń. Mam na niej tylko grymas tysiąclecia. Grymas tysiąclecia. Tysiąclecia.
do Afrokolektywu jeszcze na pewno wrócimy. Wiadomość z ostatniej chwili. Uwaga tutaj od Kasi Rodek. Jutro w magazynie muzycznym Rosalia. Rosali będzie gościem Kasi, więc może o tym Michaelu Jacksonie coś sama się wypowie, ale nie, to jest głupie porównanie. Dobrze, to teraz, bo przez chwilę mi to uciekło, a przecież miała być dzisiaj ważna premiera, ważna przynajmniej, znaczy na pewno ważna dla Julie Fox, ale jak posłuchacie tego remiksu, myślę, że wam się spodoba i będzie też fajną odskocznią od tych polskojęzycznych utworów, które były obok siebie i było ich aż trzy. Więc nie będę nic więcej mówić, bo poprosiłam samą artystkę, która na co dzień mieszka w Londynie. Nie jest tak nam łatwo się umówić, ale no kibicuję temu wszystkiemu, co robi. To mi się bardzo podoba od strony i wizualnej, i muzycznej. Posłuchajmy, co Julie Fox mówi o swoim najnowszym remiksie. Bring Me to pierwszy kawałek z mojej debiutanckiej epki Love is a Blessing. Jest to piosenka, która opowiada o toksycznej miłości i o utknięciu w relacji, w której jesteśmy przekonani, że naszym jedynym zadaniem jest przyjmowanie całego cierpienia na siebie i ratowanie tej drugiej osoby. Mimo iż utwór podejmuje dosyć trudną tematykę, zależało mi, żeby remiks przywoływał wszystkie uczucia, które kojarzą nam się z latem, z taką beztroską i ochotą pójścia na miasto ze znajomymi i wytańczenia się do białego rana. Remiks powstał we współpracy z brytyjskim producentem DJ Lynx. Obecnie w planach mam dwa utwory, w tym jeden utwór w języku polskim i jestem bardzo podekscytowana tym faktem. Niektórzy mieli szansę usłyszeć ten polski utwór już na koncertach w zeszłym roku, także już na wiosnę pojawi się pierwszy utwór w języku polskim. Hej, to Julie Fox. Zapraszam do odsłuchu najnowszego remiksu mojego utworu Bring Me. Bring me sorrow, bring me pain.
Audycja Lekko w Radio Campus. When I think about it, I don't even know how it got to be this way, how it got to be so good, how it got to be. When I think about it, I don't even know. Am I saying thank you? Am I enjoying it too? Am I taking it for granted? When I think about it, I don't even know. How it got to be this way, how it got to be so good, how it got to be. When I think about it, JG. To jest taka producentka, która jakoś tak sobie teraz przypomniałam, jak ona się tylko pojawiła i już się głowi, jak wymawiać ten pseudonim. I od początku to jej brzmienie jest takie świeże, takie zwiewne, takie dziewczęce też momentami. Różne są te utwory. Ten bardzo przyjemny, który nosi tytuł. Dobra, słuchajcie, tu muszę się tego... O właśnie, For Granted, no. To jest jeszcze z ubiegłego tygodnia, ale dobra, mkniemy dalej, bo jest mało czasu. Notatka prasowa na temat tego wydarzenia zaczyna się od słów: to już koniec. No, trudno w to uwierzyć, ale chyba faktycznie, bo też znam troszeczkę kulisy tej decyzji. Myślę, że rzeczywiście tak jest, co nie oznacza, że z chłopakami się w ogóle pożegnamy, tylko będziemy w innej formule cieszyć się ich muzyką i obecnością na scenie. Mowa oczywiście o Camp. To trio już postanowiło zakończyć swoją działalność pod tym szyldem, więc w tym roku odbędzie się bardzo wyjątkowa trasa koncertowa zatytułowana Camp 360 stopni Endless Party. To będą dwugodzinne, minimum dwugodzinne koncerto, imprezy, można powiedzieć, i w których muzyczne odniesienia oczywiście będą sięgały każdego etapu właściwie historii tego świetnego projektu. Najbliższy koncert w sobotę w klubie Progresja. Mam nadzieję, że uda mi się tam pojawić, bo mam też inne zobowiązania. No i trzeba to też uczcić muzycznie. Zastanawiałam się co, ale ponieważ już była trasa celebrująca dziesięciolecie wydania debiutu, to zagrajmy coś innego, czyli Don't Make Me Wait i Camp. We'll be right back.
Słuchasz audycji Lekko w Radio Campus. Bye.
Ależ to przyjemne. O'Flynn and Fraser Ray. To tutaj taki duet, a teraz inny duet polski. Searching for Management. Już za chwileczkę cały album tego świeżutkiego, młodziutkiego projektu. Posłuchajmy nowego utworu Matrix. Ja już tutaj się spieszę i za dużo nie mówię, bo chciałabym, żeby jeszcze się zmieściło co? Jak oni się nazywają? Szara godzina. Szara godzina, taki duet. Same duety. Searching for Management. Kochani, no to po prostu ja się nie mieszczę w tej godzinie. Karol Sawicki realizował dzisiejszy program, Kasia Nowicka, Nowika, to była audycja Lekko, przepraszam, Searching for Management, ja wam to zrekompensuję prezentacją jakiegoś utworu z waszego albumu. Jeszcze za chwileczkę szara godzina, ja już się z wami żegnam, do usłyszenia za tydzień, jak zwykle o godzinie 10, pa pa! Gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiocampus.fm.